Pierwszy raz jestem w takim aucie napchanym kamerami. Pierwszy raz jestem w takim aucie. Krzysztof Ferenc, Wujaszek Fericze. Siemano, Damiano. Drugi odcinek z Wujaszkowej Fury. Siemano, Damiano, Damian Janikowski. Kurwa, powiem wam, o Jezu, za przeproszeniem, kurczaki pieczone. Już nie chce mi się przedstawiać Damiana, że multimedalista zapasów, bo już ten temat zostawmy w spokoju. Aktualnie... Świeży zawodnik. Świeży zawodnik. Uczący się. Ale już gwiazda Międzynarodowej Federacji KSW. Zgadza się, Damianie, czy nie? Nie, nie jestem gwiazdą, jestem po prostu zwykłym zawodnikiem, który dopiero stoczył i wygrał swoje 3 pojedynki. Gwiazdą nigdy się nieba nie będzie. No, generalnie będzie się bardziej rozpoznawalną osobą. No dobrze, a wschodzącym utalentowanym zawodnikiem mogę powiedzieć? Wschodzącym tak utalentowanym zawodnikiem. Dobra. Oby tą pasę potrzymać, będę schodzący, unoszący. No to skoro już Ramianie tutaj sobie rozmawiamy o MMA, to zostańmy sobie chwileczkę przy tym temacie, bo to jest temat oczywiście, który najbardziej interesuje tutaj widzów Sixpack TV, no i na pewno fanów twojej osoby. 3 walki, pierwsza tam z Galeosem, dobrze mówię? Galegos, tak. Galegos, druga Chmielu, trzecia ostatnio Bahati. Jakbyś miał tak teraz na spokojnie, na chłodno? A wczoraj leciał Bahati w tym, na jakimś tam, nie na ekstremie, tylko na fightboxie chyba. Leciały te walki z tego, te angielskie takie, nie? Tam gdzie on był mistrzem. Ale te, te stare, tak. Tak. Okej, okay, dobrze się... walczył, skupany. No widzisz, jakby nie, kurczę, nie dałeś mu możliwości rozłożenia czarnych skrzydeł. Kruczych, że tak powiem, żeby zaraz nie było, że jestem rasistą. Jakbyś miał ocenić 3 te walki, które już stoczyłeś, 3 oczywiście wygrane, no ta ostatnia w 18 sekund, jeżeli się nie mylę. Która dla ciebie walka była najtrudniejsza pod względem, nie wiem, no przygotowania, pod względem takiej fizyczności i z punktu widzenia takiej psychiki zawodnika? Najbardziej się bałeś tego Janika, czy nie wiem, czy Chmiela może, a może tej pierwszej walki? Jak ty to widzisz, jakbyś tak teraz się miał na spokojnie zastanowić? Szczerze, chyba najbardziej bałem się tej pierwszej walki, ponieważ no, to była moja pierwsza walka, walczyłem z doświadczonym zawodnikiem, którego wcześniej oglądałem i już kilka walk, nawet ostatnich, stoczył 5x5, czyli i miał prąd, i bił się, i szedł w tej walce bardzo mocno. Nie wiem, czy się zestresował, jak zobaczył publiczność na scenie narodową, myślał, że to po prostu, bo mi się wydaje, że on myślał, że to będzie takie zwykła mała gala. Aczkolwiek obserwując go do tej pory, już stoczył 4 pojedynki, które też wygrał przed czasem. Szałkę ma zieloną. Także tam w Stanach, gdzieś tam w tym swoim Kentucky, czy gdzie tam on trenuje się, bije, to wygrywa walki, nie, chłop? Także też jakiś tam nie jest lewy. Ale się okazuje widocznie, że nawet ja pomimo braku jakiejś tam techniki i dużej wiedzy tutaj, jak teraz w tym MMA, nadrabiam to jakoś tam siłą, dynamiką i to, co przyniosłem z zapasów, nie? Także mówię, najbardziej taka stresująca chyba walka była pierwsza. No wiadomo, później pod Antka gdzieś tam szykowaliśmy się, trenowaliśmy wszystko, bo Antek to jest nieprzewidywalny zawodnik. Z każdej pozycji i płaszczyzny potrafi zeskoczyć, uderzyć, wyskoczyć. Także to było też dosyć ciekawe. A tutaj pod Janika to już bardziej, no już tak pewnie wyszliśmy. No, byliśmy przygotowani na 3 mocne rundy. Widzieliśmy, jak on się bije, mieliśmy na niego taktykę, żeby okopać mu nogi, zmęczyć nogi i tak naprawdę do siatki dopchać, wywrócić i go zniszczyć na ziemi. A wyszło jak wyszło, techniką, którą też ćwiczyliśmy z trenerem Robertem Złotkowskim i Robertem Joczem, także plan został nawet lepiej niż w 100% wykonany. A presja stadionu i tego, że jesteś, wiesz, rodowitym wrocławianinem? Wiesz co, staram się jakoś to tak naprawdę, myślę o tym, wiadomo, i wtedy przychodzą jakieś tam dreszcze myśli w ogóle, ale kiedy już wychodzę, tak jak mówię, do swojej pracy, do swojej roboty i jestem tam w tym miejscu, to nie zwracam tak naprawdę na takie rzeczy uwagi. Czuję się tak, jakbym był na arenie zapaśniczej, międzynarodowej. Zawsze też miałem pełno widzów, obcokrajowców i polskich, także w jakiś sposób jestem przyzwyczajony do tych ludzi, do może nie do takich tłumów, ale do większej liczby kibiców na sali, także potrafię to po prostu oddzielić, tu wyłączyć, skupić się na swoim, a wtedy, kiedy trzeba, wyłączyć się w klatki, a dać jakieś show dla kibiców. No tak jak to dziś nawet, gdzieś tam czasami po walkach jakieś te fiflaki, salta, no to wszystko jest po to, żeby zrobić show i żeby kibice zapamiętywali, nie? No okej, okay. Ciekaw byłem właśnie, jaki jest twój punkt widzenia, jeżeli chodzi o te 3 odbyte walki. Jakie, Damian, jeżeli to nie jest tajemnica, to znaczy generalnie jakiś tam
szablon albo taki przypuszczalny, prawdopodobny schemat twojej kariery tutaj ludzie gdzieś tam sobie pewnie wymyślają, albo chciał nas z tej strony wziąć, z tej, dobra, wymyślają, albo się spodziewają. Czy coś możesz powiedzieć więcej, jakie są plany, kiedy cię możemy zobaczyć w kolejnej walce, czy tu już gdzieś jesteś szykowany pod tego title shota, bo tam trochę się zamieszanie zrobiło, nie wiadomo, jakby Mamet zwakował, tak, to będzie Scott Asham chyba w pierwszej kolejności, no bo Kurczak i Materla przegrał, ale z drugiej strony ty czy w tej samej wadze trzy walki wygrane, czy jest prawdopodobne, że gdzieś się z kurde z Brytolem spotkasz? Nie wiem, przede wszystkim wydaje mi się, że kolejną galę, która odbędzie się chyba na przełomie września, października, chyba w Londynie, bo to też tak naprawdę do końca nie wiadomo, dużo czasu do tego jest, teraz wszyscy się skupiają na tej gali, która będzie w Gdańsku. Ja też. Także nie mam pojęcia, no, no to jest akurat duża krzyżówka, tak, bo ten Asham widziałem na Twitterze, wyzywa Mameda, on chce się bić o pas, a to wcale nie jest tak łatwo, to że wygrał z Materlą, to niech idzie dalej po drabinkach i Mamed bardzo dobrze się wypowiada w internecie, że tak naprawdę teraz on w jakiś sposób chce rozdawać karty, teraz on chce pokazać, że chce wziąć rewanż, żeby mu dali, że w kolejce są dla Aschama inni zawodnicy i zobaczymy teraz, jak to wodarze tak naprawdę rozstrzygną, bo to dla nich jest duża łamigłówka, czy zestawić mnie z Michałem Materlą, czy zestawić mnie właśnie z Aschamem, czy z jeszcze jakimś innym zawodnikiem. No przede wszystkim też musimy poczekać teraz na tą walkę, która się odbędzie pomiędzy Zawadą a właśnie Michałem, nie, Materlą. Także to też na pewno w jakiś sposób już da nam obraz na kolejną kartę walk. No, nie wiem tak naprawdę. Ja trenuję codziennie, rozwijam się wszechstronnie, nie nastawiam się na nic konkretnie. Dostaniemy propozycję walki, to tylko trzeba ją przyjmować i przygotowywać się do walki. No tak, ale skoro tutaj wspomniałeś o tej walce właśnie, która się odbędzie właśnie Zawada versus Materla, jak ty byś tutaj obstawiał? Nie no, bez wątpienia obydwu zawodników zrobi wszystko, żeby dać się z siebie jak najlepiej, jak najwięcej, ale tu raczej wygra Michał Materla. Pamiętamy jego walki, że jest wytrzymałościowcem, wytrzymuje wszystkie rundy. Tutaj po Zawadzie było już tak naprawdę krucho, już było, jeśli jak walczył teraz ostatnio z Jurasem, który tak naprawdę gdyby nie mostek, gdyby nie dostał też ciosu tego w mostek, by go tam nie zatykało, raczej by wygrał tą walkę, także tu już można sobie porównać, że Michał to są bardzo wysokie schody, ale na pewno też walka jest walką, tak? I zawodnik nie jest zawodnikowi równy, wszystko się może zdarzyć, ale tutaj raczej taki jest 70 do 30, że wygra to Michał. Tym bardziej, że wziął na szybko tą walkę, umówili się w jakimś tam limicie wagowym, także dla niego to nie będzie żadnego problemu. Jest na tyle świetnym i doświadczonym zawodnikiem, że to mówię, tak jak teraz on przegrał z tym Aschamem, to był tak naprawdę kompletnie przypadek. No, trochę peszek, zgodzi się. No to był trochę pech, no ale no tak jest, no niestety. No, ten długie nogi, kopnął go. Gdyby to przyjął bardziej Michał, albo zbiłby tą nogę, to ta walka całkiem inaczej mogła się potoczyć. I prawdopodobnie by się inaczej potoczyła. No nie wiemy, jaki tam by był wynik, ale przynajmniej by było dużo lepsze z show, tak? Tak. A tutaj dosyć szybko się to skończyło. Ludzie bardzo często, szczególnie ktoś, kto jest zielony w temacie, zielony na tyle, że nie stał nigdy na ringu, nie stał na macie, nie stał w oktagonie, czy w klatce, jak zwał, tak zwał, nie zdają sobie sprawy, co to znaczy przyjąć cios na wątrobę. Czy miałeś okazję kiedyś dostać na wątrobę tak porządnie? Porządnie to może nie, tak żeby się zżygać, przepraszam, zwymiotować, ale oczywiście tak, nawet ostatnio tu pozdrowię tego Michała Kitę, masakra, który dobrze mnie właśnie gdzieś tam w klinczu, ja go próbowałem gdzieś odwinąć i on wykorzystał swoje doświadczenie i wsadził mi właśnie kolano na wątrobę i no musiałem usiąść, zacisnąć zęby, wykrzyczeć swoje. No i wróciłem do treningu, także to jest taka bomba śmiertelnie boląca i z takim dziwnym zapłonem to się odpala, nie? Że dostajesz wszystko z oka, ja po 3 sekundach tak. Normalnie nie wiesz, co się dzieje. A tym bardziej jeszcze pamiętajmy, że Scott tam trafił raz, poprawił drugi raz, nie? I, no i to był middle kick, także to jak ta noga wchodzi, potężna, długa noga na takim pędzie. No, tam... no mówię, to był przypadek, no wiadomo, długie nogi to są szybkie nogi i tnące, tak? Jak miecz, ale to był przypadek, jeszcze można powtórkę oglądać tej walki, on tą
nogę tak dosłownie no, wcisnął, tak? Bo on tak normalnie chciał kopnąć, trafić oczywiście go goleniem czy tam gdzieś w okolicach kostki, a on się odsunął i trafił centralnie gdzieś tam palcami i to po prostu dobiło tą wątrobę, co nie? No nie zawsze, no niestety, chcesz chronić głowę, to nie będziesz chronił żeber, nie? Tak no, jest. To nie jest takie łatwe. Tym bardziej, jak się jeszcze z takim wysokim zawodnikiem walczy. Okej, ale nie będziemy się skupiać tutaj na materii. Chciałem tylko dowiedzieć się, jakie jest twoje zdanie na właśnie to zestawienie Zawada versus Materla. Damian, MMA, wiadomo, że ty cały czas jesteś w glazie, cały czas trenujesz. Ja ciebie obserwuję nie tylko jako zawodnika, nie lubisz tego sformułowania nie tylko jako wschodzącą gwiazdę, no ale jak nie tylko obserwuję cię jako zawodnika, który się bardzo mocno rozwija w tej formule, jakim jest ten mix martial arts, obserwuję cię również na social mediach i moje skromne takie zdanie, że ty się czujesz jak ryba w wodzie. Ty się zrobiłeś takim trochę, kurde, że tak powiem, lwem socjalmediowym. Ty się doskonale w tym czujesz. Albo robisz taką dobrą minę do złej gry i tego nie lubisz, ale robisz swoją robotę tak jak należy. Albo ty to po prostu lubisz, bo jak się wchodzi na twojego Instagrama, to ty tutaj, na Instastory szczególnie, Instadeje, tutaj luzik, tu gdzieś uśmiechnięty, tu czapeczka, tu okular, tu muzyczka, gdzieś tam samochodzik, tu jakiś tuning samochodowy, tu pokazujesz troszeczkę jak z rodziną, tu jak idziesz na trening. Mnie się to przynajmniej fajnie ogląda, bo ja jako widz, jako gdzieś tam osoba, z którą też współpracuję, znaczy z tobą współpracuję na co dzień, no bo jesteś oczywiście członkiem teamu Sport Definition, dobrze mi się to ogląda. To wygląda tak lifestyle'owo, tak zajawkowo, powiedziałbym tak trochę amerykańsko. Jak to jest z tym Instagramem, Facebookiem, z tymi social mediami, z tym takim, nazwijmy to w cudzysłowie, fejmem, który trzeba gdzieś tam generować, który trzeba tworzyć. Ty się w tym odnajdujesz? Czy robisz po prostu swoją pracę, czy masz z tego fanbase? Mam wrażenie, że ty pokazujesz swoje życie i jest tobie zajebiście. Nie, ja myślę, że przykłady bierzemy po prostu z osób, które zaczęły to robić, że jak powstało te Instastory, to nie jest po to, żeby tam tylko tak jakby wciskać zdjęcia na sekundę, bo tak na początku to wyglądało. No sam oglądam różne ciekawe osoby, które tak naprawdę pokazują to, co na co dzień robią. Też zaraz wezmę telefon i nagram kawałek, że ja jestem z tobą, bo jednak ma się tą swoją rzeszę fanów. Zgadza i się. Tak naprawdę ich interesuje to nie tylko takie życie sportowe, tak, że tylko przeczytają gdzieś na portalach społecznościowych, sportowych, czy zobaczą zdjęcie, tylko zdjęcie, tak, można zobaczyć, a tutaj tak naprawdę zobaczę osobę, jak się odzywa, jak się zachowuje, czy się uśmiecha, czy jest zła, czy nie wiem, czy jest taki, czy jest owaki. I generalnie mój prywatny Instagram zamienił się już w taki sportowy Instagram, że raczej pokazuję swoją osobę jako dobrego, zwykłego człowieka, który coś tam robi na co dzień, a przede wszystkim na pierwszym miejscu, no to jest to sport, a później gdzieś ta rodzina, no. Także mówię, to gdzieś po trochu trzeba wszystkiego pokazywać, wiadomo, że bez przesady wszystkiego się nie pokazuje, ale po prostu takie śmieszne sytuacje. To nawet dzisiaj jechałem autem i jakaś głupia piosenka popka leciała, ja normalnie z uśmiechem na twarzy ją puściłem i się zaczęliśmy naśmiewać z modelek, które jedzą kasztany za dolary, no. To jest polewkowe, ale no teraz wchodzi taki załóżmy jakiś pan Jan, czy tam pani Kasia, która jest taka zwykła i on ogląda taki, mówi, ale pozytywny wariat, nie? O, ale fajnie, o, lubię, ciach. I tak się nawiązuje kontakt z ludźmi, tak się zdobywa też te followersy, a później nam się też przekłada to w innej mierze, tak, że wiadomo, że teraz na tym Instagramie to wszyscy te Instagramowicze, Instagramki to zarabiają na tym Instagramie, a dla nas to jest lepsze, bo rozmawiając z jakimś sponsorem, czy pokazując to, ile ludzi nas obserwuje, no to tak naprawdę szersza fala jakiegoś tam, załóżmy, przekazu trafia do tych ludzi, tak? A dla naszych sponsorów jest to nawet dosyć ważne, żeby, najważniejsze nawet, żeby właśnie oglądali nas, wiesz, jak najwięcej, jak najczęściej, a przy okazji gdzieś tam delikatnie reklamowali jakąś tam firmę. Wiadomo, że też się osory. Na siłę tego się nie robi. Ja tego też nie robię na siłę, żeby pokazywać jakieś różne rzeczy. Już macie, jaki jest prywatny dzwonek Damiana. Jest tak nawet troszeczkę hardkorowo. Jest, to ma menadżer dzwoni. No, ale dobra, to wyłączę.
Za momencik spoko. No i mówię, no trzeba wszystkiego po trochu pokazywać, tak żeby po prostu zobaczyli, jaki człowiek jest naprawdę. No a ja jestem normalny. I właśnie... Znaczy nienormalny, bo teraz na tym świecie normalne osoby są nienormalne. Także jestem nienormalny, dlatego wydaje się, że jestem normalny. Ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu oczywiście. No tak. Powiedz mi, Damian, zapasy zapasami, wiadomo, że to była twoja wielka pasja, w dalszym ciągu na pewno jest MMA, którym się rozwijasz, sporty walki, wiadomo, że kochasz swoją rodzinę, to widać i to bez żadnego udawania, ale opowiedz nam trochę o swoich pasjach. Może ja się zapytam. Oglądam cię na tym Instagramie, szczególnie... Sorry, ci przerwę, ja tak ogólnie dziwnym jestem człowiekiem, bo nie wiem, czy mam jakąś pasję. Okej, okay, może dużo rzeczy robić, ale pasji tak naprawdę nie ma. Okay. Tak samo jak się ktoś pyta mnie o jakiegoś idola. Masz jakiegoś idola? Ja nie mam. Na przykład ja też nie mam idola, ale wiesz, dobra, ale teraz już inaczej. Od kiedy zacząłem trenować MMA, zacząłem oglądać więcej zawodników i bardzo mi się podoba właśnie GSP, jak walczy, jak łączy te swoje judo, zapasy, MMA, wszystko. I szacun. Mogę teraz powiedzieć dzisiaj wam osobiście pierwszy raz dla wszystkich widzów, że podziwiam gościa i nie jest jakiś to mój idol, nie będę biegał do niego po autografy, rozumiem, nie wiadomo co robił, nie będę sikał na jego widok, ale podszedłbym, skinął głową, powiedział, że jest kozakiem nad kozakami, może nie kozakiem, bo kozaki, kozy w górach, ten, nie, śmieję się, takie głupie pogadanie, ten jest przysłowie, a ten, no bym powiedział, że jest naprawdę perfekcjonistą w tym, co robię. No i przede wszystkim tą filozofię gdzieś, nie sportu walki, tylko sztuki walki, bo on się wchodzi też ze sztuk walki, tak? Jednak przynosi cały czas do... Nie, no ma na kozaku, to w ogóle akcja, wejście w nogi, obalenia, to wszystko, to na nim mógłbym się wzorować. Tak jak on walczy, na nim mógłbym się wzorować, to jest chyba jedyny zawodnik, który można powiedzieć, że jak to trzeba mówić? Że on by był takim moim delikatnym idolem. Wiem, co masz na myśli. Ze mną Damian jest na przykład, ja też od wielu lat siedzę w sportach sylwetkowych i gdzieś kulturystyka stała się jakimś moim sposobem trochę na życie i powiedzmy taką pasją, ale też interesuje mnie mnóstwo innych rzeczy. No ale abstrahując od mojej osoby, a skupiając się na twojej, co ciebie tak bardzo interesuje? Może ja podpytam, bo tak, oglądam te twoje instastory bardzo często, gęsto, nie tylko dlatego, że zawodowo gdzieś tam mamy okazję współpracować, tylko po prostu, bo jako sportowca, jarają cię chyba tatuaże, jarają cię szybkie... Nie, znaczy, to może, jarają to za mocne słowo. A lubisz. Okej, okay. No to pogadajmy o tych dziarach. Lubię. Jest tych dziar trochę, ja też tych tatuaży trochę mam, masz dużo, tak... Dużo ich nie ma, ja tak naprawdę może nie zaczynam. Kiedyś miałem w ogóle sobie zrobić jeden tatuaż, po jednym w ogóle go nie dokończyłem, bo mnie bolał na żebrach, zrobiłem sobie drugi, później przyszła mi myśl na trzeci, później stwierdziłem, że jednak każdy gdzieś tam olimpijczyk ma jakieś tam, nie wiem, kółeczka olimpijskie, coś wytatuowane. Ja wymyśliłem swój herb z psami, z jakimś swoim napisem i w samym środku tego jest bogini, bo to jest, nie wiem, bogini życia, bogini taka sportowa wojna jakieś tam ze starożytnych jakichś tam mitów, już nie pamiętam jak ona ma, nie Nemezis, tylko jakieś tam krótkie to nazwę, ale to już mieszało, to ona była akurat na medalu olimpijskim w Londynie, to ją mam przyrysowaną razem z kółeczkami, także skromnie jest to zaznaczone, że gdzieś tam ten wyjazd był na Igrzyskach Olimpijskich. Później zrobiłem sobie córę swoją, z racji tego, że jest to moja córka, bardzo ją kocham i chcę ją przy sercu mieć na całe życie. Na piersi masz, nie? Tak. A później to tak, wiesz, kolega otworzył studio, mówi: Damian, wpadnij, zrobimy tatuaż. A ja mówię: no dobra, w sumie gdzieś tam te tatuaże gdzieś tam już mam, mogę sobie robić dalej, tak? Tym bardziej, że mam dobrych przyjaciół, dobre studio. Umerta Tatu Wrocław, pozdrawiam. Pozdrawiamy. Także mam ich, jeżdżę sobie do nich, mam wolny czas, to tak jak ostatnio 10 godzin bez przerwy sobie lecieliśmy przed ramię z moim kolegą Wojtkiem, tatuatorem, który pięknie śpiewał piosenki po angielsku, tych Just Five, tak? Tych takich, dobrze powiedziałem? No, nie, Just Five to byli Polacy. NSYNC, albo Backstreet Boys. Backstreet Boys, tak. Backstreet Boys, dobrze, to śpiewali, to było dobre. I to też na przykład moim widzom się podobało, to, że jakieś live'y robiłem, zdjęcia, a tu na przykład Ziomek się śpiewa Tell me why, super głos i w ogóle, no i to było polewkowe, nie? No i mówię, tak do tych tatuaży, no
wiadomo, też robiąc tatuaże, no to staram się wymyśleć coś, co pasuje do mnie, co jest związane ze mną. Akurat mam tu japońskich wojowników. Samuraj. Fajnie. Przede wszystkim, w jaki sposób to wygląda, a z drugiej strony odzwierciedla osobę. Wiadomo, że każdy ma prawie takie same tatuaże, ma nawalony tych samurajów i w ogóle. Ale myślę, że każdy po prostu ma swój jakiś tam wyjątkowy ten tatuaż i czy jest zrobiony po to, że po prostu ma się podobać innym osobom, czy ktoś ma kompleksy, no to robi to dla siebie i to jest jego, nie? No, zgadzam się. Dobra, jak temat wygląda, bo tu mi nie powiesz, że się nie pasjonujesz albo że nie lubisz bardzo. Temat samochodów szybkich, naprawdę dobrych, konkretnych fur. I tu mnie zaskoczyłeś ostatnio, bo ja od tego o tobie nie wiedziałem, no ale też nie jestem jakimś tutaj stalkerem i cię wiesz, i cię tam też nie prześladuję gdzieś w tych internetach, ale trochę się tą osobą interesuję też z racji tego, że to jest mój zawód. Zaskoczyłeś mnie motocyklem. Nie wiedziałem, że ty latasz, kurczę. No. I tak jak ostatnio tą Yamaszkę zobaczyłem, dobrze mówię, nie? Tak, Yamaha NT09SP. Tak, taką piękniusią, to mówię, no proszę, kurde. I jeszcze nawet zobaczyłem cię ostatnio na wycieczce, i to takiej wycieczce, to tak małą literką powiedziano, to z dużej litery powinno być powiedziane, górskie, chyba tam Robert Jocz był, tak. I gruba tam ekipa. Powiedz trochę o takich swoich, no tak jak mówisz, no może nie pasjach, ale takich rzeczach, które cię interesują. No może o samochodach, o motocyklach, o tym takim tripie, który gdzieś tam sobie w góry strzeliliście, jak przed burzą próbowaliście spylać, nie? Nie, no myślę, każdy jakiś tam mężczyzna generalnie lubi motoryzację, tylko pytanie teraz, kto kogo na co stać, albo jakie ma możliwości. Jeśli chodzi o auta, to sam osobiście to skromnie sobie żyję, nie mam jakichś nie wiadomo jakich wypasionych aut. Na co dzień poruszam się ja autem, który dostałem od sponsora. Także też tam wiadomo w jaki sposób go reklamuję. Żona przejęła po mnie auto. Moją ulubioną marką jest akurat są auta BMW. Będziesz miał wydatek. No to gdzieś tam na w miarę moich możliwości to sobie poruszam się tymi autami. Czasami w zastępstwie mamy zaprzyjaźnioną taką firmę Bad Cars tutaj z Warszawy. No to akurat oni mają do dyspozycji naprawdę świetne sportowe auta, Mercedesy klasy AMG. Różnych modeli. I teraz latasz sobie taki AMG, teraz mam GLA 4.5 AMG, tak. Ostatnio Artur Szpilka jeździł E-klasą, tą 6.3 biturbo, ona jest z chipem Brabusa, także to jest jedna chyba z najmocniejszych wersji AMG. No dużo mają fajnych aut, no to mówię, w miarę możliwości to my korzystamy, w jakiś sposób komuś też pomagamy, bo to wiadomo, każda firma, jak gdzieś tam ludzie oglądają, no to gdzieś tam się interesują, co, skąd, gdzie, co, jak mamy. Jeśli chodzi o motor, no to już kilka lat do tyłu, już jeździłem na motorach. Urodziła mi się córka, to sprzedałem motor. Akurat rozmawialiśmy z żoną, że głupi przypadek, może się stać coś głupiego. Ona straci męża, a no może nie, że straci, daty. To nawet chodziło po prostu o jakieś kalectwo, połamanie. No to tam na 2-3 lata zawiesiłem coś takiego. Ale tutaj teraz przeprowadzałem się do Warszawy, bo jak myślałem, bo w Wrocławiu raczej bym nie kupił. No w Warszawie trzeba mieć niestety, no już na skuter fajnie, nie? Ale jednak motor to jest motor. Tym bardziej, że sprzęt drogi, dobry, w sensie o ubiór, gdzieś tam leży cały czas w domu, to szkoda, żeby gnił, bo takich rzeczy się nie odsprzedaje, bo to już jakoś takie używane rzeczy to mało kto kupuje. No to mówię, to postanowiłem kupić właśnie sobie motor. A że Juras jest gdzieś tam zaprzyjaźniony z Yamahą, jest twarzą MT-10, poszedłem do Yamahy, porozmawiałem, dostałem jakiś tam rabat i kupiłem sobie właśnie. Oczywiście gdzieś tam nie, że za gotówkę w kredyt, bo taki, wiesz, motor tani nie jest w miarę. No to kupiłem sobie motocykl i na treningi teraz w godzinach takich szczytowych będę sobie delikatnie latać tym szlaczkiem gdzieś tam. No i co przede wszystkim wycieczki jakieś. To jest frajda wyjechać gdzieś w piątek, wrócić w niedzielę, no pełen reset, pełen chillout, odpoczynek po takich bardzo ciężkich treningach, a to jest bardzo ważne i mówię, tylko to trzeba wypośrodkować, że tak, mam rodzinę, muszę poświęcić czas rodzinie, muszę poświęcić czas jakiś tam dla siebie, dla moich kolegów, przyjaciół, także wszystko gdzieś tam trochę po trochu, nie? A jeśli chodzi o inne rzeczy, bo właśnie, tak już takie długie pytanie zadałeś, to będę długo odpowiadał.
co, od czasu do czasu organizujemy sobie właśnie zgrupowania. Ostatnio, tak jak mówiłeś, że byliśmy w górach, to właśnie ja, Jan Bachowicz, Bartek Fabiński, Robert Josz, tak, nasz trener. Gdzieś tam wyjechaliśmy sobie do Zakopanego po to, żeby codziennie pochodzić po górach, były treningi na rowerze, żebyśmy trochę się odstresowali, odpoczęli, żebyśmy byli w innym miejscu, zobaczyli innych ludzi. To jest bardzo ważne. Zaraz szykujemy sobie zgrupowanie takie tygodniowe w Giżycku. Chcę właśnie wrócić do starych kątów, pokazać chłopakom, jak się pływa na kajakach, wzmocnić łapy i też przede wszystkim potrenować samemu w ciszy i odpocząć od takiego tutaj miastowego tego zgiełka całego, zgiełku. No i co? I tak sobie właśnie gdzieś tam robimy, nie? To, co możemy. Jak robicie sobie takie zgrupowanka, jak teraz mieliście w Zakopanem, mówisz, tak? Albo jak teraz wybieracie się do Giżycka, nastawiacie się na to, że to będzie aktywny wypoczynek i wtedy są, nie wiem, rowery, spacery, czy to jak będzie woda, to będą kajaki, pływanie i tak dalej, ale tam też robicie jakieś waleczki, jakieś, nie wiem, są takie jednostki treningowe stricte pod MMA, czy wtedy robicie sobie taki bardziej aktywny relaks, ale już bez sportu walki? Znaczy to zależy. Ostatnio teraz, jak byliśmy w Zakopanem, to raczej tej maty nie robiliśmy za dużo, ponieważ ja byłem jeszcze kontuzjowany z moją ręką po ostatniej walce. No tak, jeszcze miałeś tą ortezę chyba, tak, nie? Tak, była złamana, także na rowerze jeździłem i robiłem jeszcze tam z ortezą, bo bałem się, żeby ona, zresztą ona nie była zrośnięta jeszcze, żeby gdzieś tam jakieś odpryski się nie porobiły i nie daj Boże gdzieś krzywo się zrosła. Janek Bachowicz miał uszkodzone żebra. No tylko Bartek był tak naprawdę aktywny, to najwięcej robił, tym bardziej, że już wiemy, bo ogłosił swój powrót do UFC, do swoją najbliższą walkę, nie? Bartek Fabiński. Mhm. Ale teraz jadąc do Giżycka będziemy to tak może nieaktywnie odpoczywać, a bardziej tutaj mówię i zrobimy coś innego, tego czego nie możemy zrobić tutaj w Warszawie. Codziennie rano będziemy, załóżmy, czy tam, nie wiem, biegać, pływać w kajakach, jakieś tam kilometry robić tymi wiosłami, a wieczorem wchodzimy na maty i raczej będziemy szlifować technikę, co nie? Już bez żadnych jakichś zadaniówek, walk, bo na to przyjdzie czas i będziemy robić to w klubie. Nie chcesz te fotele trochę położyć? Bo tu wiesz, jest auto, które ja dopiero wziąłem zastępcze, tak wiesz, w porządku siedzisz sobie tak stylizowany, tak. Jak ci nie wygoni, to sobie oczywiście troszeczkę połóż. Tak. Dobra, powiedz mi, Damian, przedłużyłeś ostatnio kontrakt, że tak powiem, chyba mogę tak powiedzieć profesjonalnie. Ja? Tak, ze Sport Definition. A, dobra, myślałem, że okazję. Nie. O Sport Definition, o markę, której twarzą jesteś i którą... Tak, bardzo się cieszę, bo... I o to właśnie chciałem zapytać. Bardzo miło w ogóle zaczęła się współpraca ze Sport Definition. Jesteśmy bardzo, ja i mój menadżer Michał, jesteśmy bardzo zadowoleni, że akurat ta marka i ta firma do nas się zgłosiła. No mówię, na początku myśleliśmy, że to będzie taka zwykła współpraca, po prostu coś za coś, tak? A tu się okazuje, że to są bardzo przymili ludzie, przesympatyczni, mamy częsty kontakt, z wielką chęcią jeżdżę na jakieś różne eventy, aby ich wspierać, aby ich promować. Przede wszystkim, co mi się podoba, to nie jest tak jak każda jakaś tam inna marka, mają nawalone tych suplementów po to, żeby były, a po prostu są do niczego. Tutaj naprawdę oni stawiają na jakość. Najważniejsza jest relacja między osobami, a Tomek, mówię, szef, właściciel, jest i mój szef jest naprawdę spoko gość, zawsze jak się widzimy i pogadamy sobie i zjemy sobie i posiedzimy, spędzimy tego trochę czasu i mówię, nie ma jakiejś tam, a to świnie, ale poleciał na motorku, no nie ma jakiegoś tam zgrzytu, czegoś niefajnego, jeżeli po prostu nam coś nie odpowiada, my piszemy, wszystko dogadujemy się, w drugą stronę jest tak samo, także bardzo się cieszę, że w ogóle jest coś takiego powstało. A jak przy okazji możesz jeszcze swoją twarzą gdzieś tam reklamować markę premium, bo nie ukrywajmy, Sport Definition jest marką już taką, no powiedzmy... Solidną, tak, to, no, to już jest w ogóle fajnie. Fajnie. Okej, okay, super. Dbają tam o Ciebie w tym KSW Damianie, czy nie? Powiedz, jak to tam wygląda. Oczywiście nie będę Ciebie tutaj pytał o cyferki, bo to jest Twoja prywatna sprawa i też nikt nie chce rozmawiać i słuchać o pieniądzach, bo dżentelmeni o pieniądzach nie rozmawiają. Tak bym chciał wiedzieć, jak po prostu Tobie w tej federacji jest. Wiadomo, że jako zawodnik, który jest rozpędzony tutaj 3 zwycięstwami i masz naprawdę ogromne perspektywy i tu wiele furtek takich nie tylko w MMA i nie tylko w KSW, tylko w ogóle takich zawodowych, fajnych jakichś kontraktów, umów, parterów, tego typu rzeczy się otwiera dzięki temu, że jesteś fajnym sportowcem, to jak bym chciał usłyszeć,
jak tobie generalnie się z panem Lewandowskim i z panem Kawulskim współpracuje? Przede wszystkim myślę, że nasze relacje już podczas mojej kariery zapaśniczej się jakieś tam dobre nawiązały, ponieważ poznałem ich, poznałem ekipę, która cała tam pracuje. Także w jakiś sposób można powiedzieć, że im podpasowałem, może nie tyle jako zawodnik, ale jako normalny gość, który gdzieś tam zawsze na tych galach się zjawiał. Rozmawiałem z nimi, byłem gdzieś tam, spotykaliśmy się, jak oni byli we Wrocławiu, dzwanialiśmy się, umawialiśmy się na obiad, na to rozmawialiśmy, także przede wszystkim my się już znaliśmy dużo wcześniej. Jest to bardzo fajne. Znałem zawodników, obecnych mistrzów i byłych mistrzów tej federacji, z którymi też na co dzień kiedyś trenowałem, spędzałem czas. Teraz jak jeździłem do Poznania, trenowałem z nimi i do innych miast. Także fajnie było wejść już tam, znając po prostu wszystkich, tak? To są całkiem inne relacje. To tak jak teraz mówiłem o tym Tomku, tak? Poznaliśmy się, rozmawiamy, gdzieś tam czasami zadzwonimy, widzimy się, siema Damiano, a nie ma, dzień dobry proszę pana, dzień dobry tego, tak, siema Damiano, piątka, co tam słychać, tu dawaj na jakieś piwko, coś tu, a jak w domu, a jak to. No i takie same relacje mamy tutaj właśnie, jeśli chodzi o całe szefostwo KSW, ja to głównie akurat z Martinem Lewandowskim dogaduję się, rozmawiam i on jest możliwe, że on jest takim szefem, który załóżmy gdzieś tam mną kieruje, tak? Z Kawulem widzimy się, to rozmawiamy, ale mamy mniejszy kontakt. Dbają. Powiem tak, robię to, co robię, zmieniłem dyscyplinę, w jakiś sposób też się w niej spełniam sportowo. Dostaję odpowiednie za to wynagrodzenie. Cieszę się, że jestem w domu, cieszę się, że jestem zdrowy. Wiem, że mam zapewnione u nich też całą opiekę medyczną. Przede wszystkim jest to sport zawodowy. Czuję się bezpieczny. Coś mi się stanie, mam gdzie iść, mam gdzie się naprawić, mam do kogo się odezwać. I to jest bardzo fajne, że mówię, już zostawiając zapasy sport olimpijski. A przepraszam, że ci wejdę w zdanie. A jakbym teraz tak ładnie powiedziałeś, że masz tu fachowców, którzy ci pomogą, tak? Czujesz się jak w domu, masz się do kogo odezwać, wiesz, że... Dzięki nim, tak. Dlatego, że oni posad generalnie moją osobę cały czas pchają do przodu. Jasne, ale... więcej ludzi wie, kto to jest Janikowski. Nie tyle, że medalista olimpijski, ale już zawodnik KSW wygrywający walki. I zdobywam sobie też popularność. No. Okej, okay, ale jakbym, to by było wielką niegrzecznością z mojej strony, jakbym powiedział, że w zapasach, mimo tego, że byłeś zawodnikiem najwyższej klasy, no bo mówimy tutaj o medalach olimpijskich, to jednak nie mogłeś się czuć tak bezpiecznie, że tak powiem, tak komfortowo. Jest jednak różnica, jeżeli chodzi o zarabianie pieniędzy, o zaplecze, o to, jak się dba o osobę, która... Bo tak się o tobie teraz mówi, nie wiem czy wiesz, ale ja to ostatnio wyczytałem i nie będę kłamał dzisiaj. Mhm. Jesteś nazywany, i to chyba nawet przez włodarzy KSW, nową, mocną lokomotywą, która będzie napędzała pay-per-view. I to jest, uważam, że to jest komplement. Fajnie, no na pewno zdobyłem to też dzięki tym zapasom, tym, że jestem medalistą olimpijskim i jednym z niewielu zawodników, którzy po prostu zostawili dyscyplinę swoją taką rodowitą dla innej dyscypliny, ale no mówię, nie zrobiłem przede wszystkim tego dla pieniędzy, ale też nie będę kłamał, że to też było inaczej, bo słuchajcie, taka jest Polska, nie można zmienić tego, że akurat zapasy w dyscyplinie, którą wybrałem, no jest niestety niszowa, jest mało popularna, nie jest pokazywana w telewizji, zatem nie idą sponsorzy, nie mamy jakichś dodatkowych pieniędzy, a budżet państwa nie jest wystarczający, żeby zadowolić może medalistę olimpijskiego, no bo nie, i to jest dla mnie akurat przykre. To jest przykre, że będąc jednym z 10 medalistów olimpijskich, dostawałem stypendium. Znaczy teraz tak, bo czasami jest tak, że związek wypomina, a jeździłeś na obozy za darmo, dostawałeś suplementy za darmo, miałeś jakąś tam opiekę medyczną, która była, a tak naprawdę jej nie było. Wszystko trzeba było samemu załatwić, ciężko było w ogóle o cokolwiek się doprosić. Także to nie jest wcale tak kolorowo. I niby miałem wszystko zabezpieczone, a tak naprawdę wydaje mi się, że ja walcząc i zdobywając medale, no to tym... Należy się jak psu Micha, tak? No może nie, że się należy jak psu Micha, ale oni mi coś dawali, ja dawałem im, no tak? Ja nie robiłem tylko wyników tylko dla siebie, ale robiłem wyniki dla całego kraju.
Ale pomijając, tak, będąc medalistą olimpijskim, ja powinien mieć zabezpieczone tak... Ja nie wiem, jak to można nazwać. Medalistę olimpijskiego można porównać, jakbym był... Ja nie chcę powiedzieć królem, księciem, ale po prostu kimś wyjątkowym. Też już wiadomo, w każdym państwie jest inaczej, tak? Ale już cały czas gdzieś nawiązując, Azerbejdżan, Rosja, Gruzja, Armenia. Bohaterowie narodowi. Jesteś bohaterem narodowym. Taki bohater powinien do końca życia mieć przynajmniej coś zabezpieczonego. Mieszkanie, to co potrzebne jest, masz rodzinę, jakieś pieniądze. Wiadomo, tak, 40 lat skończę, dostanę świadczenie sportowe, ono jest jawne, bo tam jest niecałe średnia krajowa, jest na rękę, jest nieopodatkowana, no to od 40 roku życia ciach, mam te pieniążki, mam załóżmy na chleb i mam na opłaty w jakiś sposób, no ale mając już strzelam dwójkę dzieci, mając żonę, która tam pracuje, nie pracuje, chcąc mieć mieszkanie, które, na które wzięło się kredyt czy coś, no to jest to, nie jest to niewystarczające. Człowiek nie jest maszyną, żeby co roku zdobywać medale na mistrzostwach świata i podtrzymywać sobie na przykład te stypendium, tak? Bo załóżmy, zrobisz miejsce punktowane, czyli od jedynki do szóstki, czyli pierwsza szóstka na załóżmy w świecie jest kwalifikowana do tego, żeby dostać stypendium z Ministerstwa Sportu. No i te stypendium dostajesz od mistrza świata do mistrza świata, czyli na rok czasu. Ale nie daj Boże, ja byłem w takiej sytuacji, że po mistrzostwach tam świata któryś, gdzie tam załóżmy zdobyłem medal, bo byłem w tej szóstce, minął rok czasu, nie załapałem się do tej szóstki i nagle ciach, Damian nie ma stypendium. A odciąć zawodnikowi, który jest na dorobku takie 3000 zł, to jest tyle kasy. I mówię, że przez ostatnie 3-4 lata, gdyby nie moi przyjaciele, którzy mi pomagali i można powiedzieć, że nawiązałem współpracę sponsorską i oni mi, słuchajcie, płacili po 1000 zł miesięcznie, to ja bym z tych zapasów nie wiem, czym szybciej nie uciekł. I do czego nawiązuję, że mi jest troszeczkę przykro, że jestem medalistą olimpijskim, jednym z 10, gdzie na Igrzyska Olimpijskie w Londynie pojechało 257 zawodników i 257 zawodników mogło zostać medalistami olimpijskimi, było ich tylko 10. I my powinniśmy, tak jak ty powiedziałeś, być naprawdę gdzieś tam wysoko na tym pierdestale, tak jak to się tak gdzieś tam mówi, i mieć zapewnione nawet już od teraz. Jesteś medalistą olimpijskim, przyjeżdżam do Wrocławia, prezydent Wrocławia, czy tam ktoś, proszę, panie Damianie, skromna kawalerka 30-metrowa panu się należy, jest pan naszą dumą narodową, ma pan tutaj już od teraz, załóżmy 2-3 tysiące na rękę, proszę się nie martwić, byłoby nam bardzo miło, gdyby pan jeszcze trenował i dalej nam zdobywał wyniki dla Polski i żebyśmy się cieszyli jak z pana jak najdłużej. Nie ma takiej rozmowy. Nie ma takiej rozmowy. Ja nawet przed podpisaniem kontraktu z KSW rozmawiałem ze świętej pamięci prezesem Pierąkiewiczem, który no niestety po prostu dostał zawału, zmarł i była taka nawet krótka rozmowa. Słuchajcie, ja nie odejdę zapasów, zabezpieczcie mnie i moją rodzinę. Czekaj, telefon był. To nie, jak po, ja słuchaj, jak coś ja ważnego, Ja sam was zadzwonię, mówię, zabezpieczcie mnie i moją rodzinę. Ja będę walczył tak naprawdę do usranej śmierci, żeby zdobywać dla was medale, bo stać mnie na to. Ale ja nie mogę jechać na obóz i mieć w głowie, zamiast przygotowywać się, powinien być pełen light, że pomyłkowo zadzwoniłem komuś. Pomyłkowo. I ja nie powinien, ja miałem 2014, 15, 16 rok, miałem taki, ja pierdolę, ja mówię, słuchaj, mam małe dziecko, mam żonę w domu, mam kredyt na mieszkanie, bo też moja rodzina po prostu jakaś jest tam w jakiś sposób, nie ma, żeby zabezpieczyć każdemu gdzieś tam mieszkanie, coś tam już od za młodu mieszkałem z babcią, bo za młodu wynajmowałem mieszkanie, bardzo ciężko pracowałem i po bramkach i na salach zapaśniczych, żeby po prostu mieć na ten czynsz, na to. I bardzo ciężko na to wszystko zapracowałem, to co mam teraz, ale ja mówię, wykonuję ciężką pracę i nie mogę za 1500 zł tego robić, bo kredyt tyle kosztuje na mieszkanie, a gdzie dopiero ubrać dziecko, ubrać żonę, gdzie moja żona jest bardzo skromna, nawet kosmetyków nie za dużo nie używa. A jaka piękna! Dobrze, że jest piękna i naturalna. Dobrze, że taką znalazłem, że na siebie trafiliśmy. Także jestem bardzo zadowolony. Także mówię, to było ciężkie, a wiedziałem o tym, że MMA idzie do góry. Wiedziałem o tym, że ja mogę być też całkiem niezłym, dobrym zawodnikiem, że nie jestem lewusem, tylko zapaśnikiem, że nie będę potrafił uderzyć, nie będę potrafił kopnąć. Wiadomo, że muskulatura zapaśnicza robi swoje, w jakichś tam ruchach jestem skrępowany, nie wygląda to technicznie idealnie, ale potrafię to zrobić, potrafię uderzyć, potrafię kopnąć, potrafię zaskoczyć swojego przeciwnika, a przy okazji wiedziałem, że
jak dobrze będzie mi szło, wygram kilka walk, to jestem w stanie zarobić po prostu więcej niż przez cały rok w zapasach, gdzie dostawałem te stypendium czy coś. No i to w jakiś sposób też skłoniło mnie do tego i do podjęcia takiej decyzji. A jeszcze jeden powód był taki, że no już trochę się znudziłem, tak? Mając też małe dziecko, chcę, żeby się wychowywało koło mnie, żebym ja je widział, a nie żebym 200 dni w ciągu roku poza domem był. Wracam do domu po przegranych walkach z pustymi rękoma. Ja jestem niezadowolony, rodzina jest niezadowolona, nie widzę, jak moje dziecko się rozwija, a to teraz też jest taki priorytet. A tutaj jednak, no mówię, wyprowadziliśmy się z Wrocławia, zostawiliśmy dosłownie wszystko. Ja zostawiłem zapasy, zostawiłem wojsko, żona zostawiła pracę, jest tutaj sama, ale mówię, w jaki sposób ja teraz oddaję im to, co kiedyś im zabierałem, czyli ten czas, jestem w domu, potrafię pójść do dziecka do przedszkola, potrafię sobie coś odpuścić. Jakbym był na obozie, no to nie mógłbym iść do przedszkola, nie mógłbym zobaczyć jakiegoś tam przedstawienia teatrzyku, żony nie mógłbym zabrać do kina, czy to, a teraz jestem w domu, także wszystko jest dobre, z pożytecznym, KSW chwali mnie, promuje, cały czas nawiązują do tego, że jestem medalistą olimpijskim, że jestem cennym ich takim, można powiedzieć, zawodnikiem i to mi się bardzo podoba i tak ma być, tak miało być. Miałem hucznie zakończyć swoją karierę zapaśniczą, zdobywając tam medale i teraz wejść tutaj już w szeregi zawodników MMA i do KSW. Coś tu się chciałem zapytać i tak się ciebie zasłuchałem, że mi wyleciało z głowy. Aha, wiem! To, że zakończyłeś karierę w zapasach i wszedłeś sobie wpłynnie w szeregi tutaj zawodników MMA i wstąpiłeś do Federacji KSW, to jest oczywista rzecz jasna. Czy to była dla ciebie trudna decyzja, czy nie? Na pewno na chwilę obecną wiemy, że ona była trafna. A powiedz trafna mi, jest trudna, ale tak, no, ale, wiesz, ale trafna. Spakowaliśmy się i wyjechaliśmy. Tak, to jest najważniejsze. A jak było z wojskiem? Nie było tobie, Damian, kurde, no wojak to jest jednak... Ja jak widziałem ciebie... No fajnie, stała praca. Przede wszystkim nie zamknąłem sobie furtki w wojsku. Mam bardzo dobrego przyjaciela, pułkownika pana Jarosława, który powiedział, bo generalnie do wojska zawsze można wrócić. To nie jest tak, że jak już odejdziesz od wojska, to nie możesz. I też mam, też jest gdzieś tam z tyłu w tej głowie, że jeżeli kiedyś już się ten sport się kiedyś skończy. No MMA zawodnikiem też wiecznie nie będę i nie będę wiecznie wygrywał. Porażki są wliczone w karierę i też kiedyś powiem, że mi wystarczy i że stop. Wakuje ten pas już. No, tak daleko to jeszcze nie sięgajmy. Ale zawsze jest to, że wrócę do Wrocławia, będę mógł iść do wojska. Od 7 do 15 jestem w robocie. Jakoś tam też stałą pensję mam państwową. Później może dorobię jako trener, coś tu. No, na pewno zrobię wszystko tak, żeby utrzymać rodzinę i siebie, bo to jest tak naprawdę teraz najważniejsze. Nie? Także. Mówię, ale to też długa historia z tym wojskiem, też się prosiłem, fajnie, że się dostałem. Gdzieś tam przede mną osoby się dostały, które nie powinny się dostać, bo to było bardzo ciężkie. Ja mówię, 4-5 dni w tygodniu musiałem chodzić jako młody chłopak na bramkę, dorabiać sobie po to, żeby mieć na życie, mieć na czynsz, na inne rzeczy. A później akurat, mówię, wyprosiłem to wojsko, zacząłem zdobywać wyniki, bo też w jakiś sposób mi to pomagało, bo dostawałem normalną wypłatę. Zresztą chodziliśmy, normalnie byliśmy żołnierzami na normalnym etacie, tylko naszą pracą było po prostu 8 godzin dziennie przetrenować, spędzić gdzieś tam na macie, po prostu zrobić swoją robotę i tak byliśmy rozliczani za to. Przeszkolenia różne też mieliśmy, jeśli chodzi o jakieś przepisy, prawa różne wojskowe, strzelaliśmy z broni, także normalnie też jest taka możliwość, chociaż nie zawsze jest tak łatwo, bo sobie trzeba znać gdzieś miejsce, że jak już kończysz karierę sportową, a chcesz dalej zostać w wojsku, to normalnie gdzieś tam możesz na jakiś etat przenieść się do jednostki i zostać normalnie żołnierzem, trepem i pracować w tym wojsku. Nie, ale mówię, to nie, to akurat moimi priorytetami nie było, ja chciałem dalej sportowo się rozwijać i po prostu kuć jak żelazo po mnie gorące. Czyli nie było jakoś tak też, nie było tam jakichś wielkich klocków, jeżeli chodzi o dwoje, a furtka jest otwarta. Dobrze, Damian, powolutku sobie tutaj zawracamy do tego naszego WCA, tam gdzie sobie jest swoje autko, fajnie nam się rozmawia. Czas ucieka, mój szef sugerował delikatnie, żebym... Wujaszku, zacznij robić te nagrywki, może troszeczkę krótsze, ale zobacz. My tak naprawdę liznęliśmy troszeczkę tematów, jeżeli chodzi o twoją osobę, o twoją karierę. Nie, jak się zawsze rozmawia, jest o czym mówić. Nie, a ty wspominaliśmy jakieś SMS-y i pytania. Tak, 45 minut jak nam zostało. Jeszcze tylko jedno pytanko. Czy ty, Damian, będziesz chciał wrócić, że tak powiem, na stare lata, w cudzysłowie?
Wrocławiu oczywiście te stare lata, będziesz wrócić do Wrocławia, czy Warszawa nie, no też ja, będzie pójdą? Nie, ja wrócę do Wrocławia szybciej nawet, nie że na stare lata. Oczywiście, że tak, mam to mieszkanie, które kupiłem, jest nowe, płacę za nie kredyt, nie wynajmuję tego mieszkania, bo też dosyć często tam wracamy. Mhm. Tutaj w Warszawie wynajmuję mieszkania, a wiecznie też nie będę wynajmował. I tak, i wrócę do Wrocławia. Wrócę. Okej, okay. Wysłałem Ci tam SMS-ka, dopiero Ci niedawno o tym powiedziałem. Czytasz teraz na głos. Dobra. To jest takie 10 pytań, Damianie, wytłumaczę Dobra. Tobie, bo może nie widziałeś. Wszyscy moi goście w samochodzie, Dobrze. W wujaszkowej furze, Dobrze. Dostałem takie pytania i po prostu opowiadasz. Pierwsze pytanie. Najbardziej lubię, / uwielbiam, / kocham. Oczywiście to jest, te lubię, uwielbiam, kocham, to może być jako jedno. Coś. Rodzina. Rodzina. Nie znoszę, nie cierpię, nienawidzę. Ktoś mnie wkurza. Gdybym mógł cofnąć czas, zmieniłbym. Nic bym nie zmienił w swoim życiu. Było zajebiste i jest nawet. Oczywiście możesz na każde pytanie troszeczkę się, że tak powiem. Gdybym nie był, prawdopodobnie byłbym. Gdybyś nie był, oczywiście. Gdybym nie był pewnie sportowcem, tak. Prawdopodobnie siedziałbym w więzieniu. Naprawdę, proszę się nie śmiać. Dobrze. Moja największa, albo może tak, może jeździ, pływałbym jachtem w białych skarpetkach, albo bym siedział, ale bym miał dobrze tam zakopane. Moja największa wada, największą wadą moją jest marudzenie, ale mój trener powiedział kiedyś, że to jest moja bardzo dobra wada, dlatego że czym więcej marudzę i czegoś mi się bardziej nie chce, mi się nie podoba, tym lepiej walczę. O, proszę. Największa zaleta sportowa, to co mi sport nauczył, sumienność, staranność, pracowitość, rzetelność, szczerość. Moje aktualnie największe niespełnione marzenie. Nie mam niespełnionych marzeń. No może mam, ale i takie w jakiś sposób spełniłem. Bo zawsze mówiłem, jak wtedy mówiłem, Damian Janikowski, mistrz świata i Polski. Zawsze jak miałem urodziny i dmuchałem świeczkę, to zawsze zamykałem oczy i mówiłem, że pragnąłem i mówię, że chciałbym być zawsze mistrzem świata. Mistrzem świata byłem w 2011 roku przez 5 minut 55 sekund i na ostatnie 5 sekund przegrałem i byłem wicemistrzem świata. Ale to moje marzenie akurat się spełniły. Gdybym mógł przespać się z aktorem, aktorką, kimś znanym z show biznesu, byłaby to... No. Oczywiście aktor, aktor ani tam... Smoko, bo to też dla kobiet pytanie. Tak jest. Kurde, zapomniałem, jest taka jedna zagraniczna kobieta. W ogóle nie, no jest ich kilka, szkoda o tym mówić. Nie, dawaj. No. Nie, przede wszystkim kocham swoją żonę i się... Ale to jest oczywiste, tak, to oczywiste, dobra, tutaj jasne. Sobie żartujemy, tak? No dobra, słuchajcie, z naszą polską celebrytką Marceliną Zawadzką, o, to by było ciekawe, ale dobra, generalnie tak. jest ich więcej, jest. Za granicę też jest ich dużo, Angelina Jolie i tam jakieś tam inne. Dobra, to mówię, to tak pokrótce i tak mi się wiem, że mi się za to oberwie, ale kochanie, kocham Cię z całego serca, żeby nie było jaj. To normalne, patrzysz się też na aktorów w telewizji i też mówisz, ale fajne ciacho, też bym go tam może ciach, nie? Tak. Dobra. Nigdy bym nie zjadł kupy za pieniądze, o może tak. O proszę, taka... Akurat, ale akurat mi się wywiało do tego, że słuchałem rano Popka piosenek, że nasze niektóre modelki i to nawet całkiem znane. W ogóle ciekawa książka jakaś wyszła, teraz ktoś napisał o tych modelkach książkę i tam są nazwiska wszystko pokazane i dlaczego one tam jedzą te kupy i to wszystko. A to jest ciekawe, kto chce kupić i polecam, nie? Interesuje mnie, która jadła kupę za 100 tysięcy dolarów. No na przykład. Było się kiedyś na nią tam. Dobra. Czyli ja bym nigdy nie zjadł kupy za pieniądze, a nawet w ogóle bym za nic nie zjadł kupy. Gdybym po reinkarnacji miał zostać zwierzęciem, to byłbym... No, tutaj tak myślałem. Myślę, że jakimś dobrym orłem albo jastrzębiem. Dobrze wiem? Jastrzębiem? Tak, dobrze. Orłem. Waleczne, poluje, lata, jest wolne, jest dzikie, jest szybkie. Silne. Tak. Niezależne. I dlaczego? No to powiedziałem dlaczego. Dlaczego. Moje motto życiowe. Na pewno tam jakieś masz. To nie chodzi nawet o jakieś takie motto, które jest ubrane w słowa, nie wiem, walcz do końca, nigdy się nie poddawaj, ale na pewno jest jakaś taka życiowa dewiza, że tak powiem, która ci przyświeca. Dziwki no. Boks tajski hop. No i na przykład. Nie. O, no już wiem. Mam to nawet wytatuowane. Widzisz, przypomniało mi się. Vive ut vivas. Żyj życiem. Tak jest. Żyję życiem. Codziennie korzystam z życia pełną klatą. Czy ty jesteś
Które to pytanie było? Ostatnie. Ostatnie to było pytanie. A właśnie skoro powiedziałeś tutaj, żyj życiem, tak, korzystaj z tego życia tak pełną parą. Ludzie, którzy się trochę interesują Twoją osobą, tak korzystam tu jeszcze z tych kilku ostatnich zakrętów. Chciałbym Twoją osobę już tak wycisnąć jak cytrynkę. Żyj tym życiem, korzystaj z życia. Czy Ty jesteś hedonistą? Czy Ty masz taki stosunek do życia, że wyciskaj z niego, kurde, wyciskaj życie jak cytrynkę, korzystaj, bo się może skończyć? Czy, bo ja wiem o tym, że Ty jak się przygotowujesz do zawodów, jak się szykowałeś do zapasów czy do MMA, to podchodzisz do tego naprawdę jak turbosportowiec, dieta i tak dalej, przygotowania tak jak trzeba. Ale tak jak masz taki okres, powiedzmy, roztrenowania troszeczkę ludu? Ja to robię na co dzień. To nie ma tak, że tak? Nawet jak mam roztrenowanie, no tak się nauczyłem w zapasach. Nie ma jakiejś tam rozpusty. Ja nie imprezuję, nie chleję alkoholu. Po walkach też nie imprezuję, nie siedzę jakoś po nocach. Trzeba odpocząć, zregenerować się. Dlatego jestem profesjonalistą. To się nauczyłem. W ogóle jest wiadomo kilku takich zawodników. To nawet przykład podam, że się z Roberta Lewandowskiego nieraz na koledze jego naśmiewali, bo oni po meczu idą się nachlać, narąbać i w ogóle on grzecznie wraca do domu. Dlatego jest dobry w piłkę nożną. I to jest jedyny zawodnik, który pokazuje swoją klasę. Ja tak samo podchodzę do tego. Trzymam roztrenowanie, tak jak teraz jestem pomiędzy walką a walką. Ja nie robię z siebie jakiegoś nie wiadomo kogo. Cały czas jestem taki sam. Codziennie jestem na treningu. Odżywiam się zdrowo. Wiadomo, że tam sobie dorzucę gdzieś czegoś tam więcej, bo to człowiekowi się należy. Nie można sobie odmawiać. Ale cały czas można powiedzieć, że trzymam formę cały rok. Nie tak jak w zapasach drastycznie, ale trzymam i staram się wszystko trzymać to tak jak w ryzach. Nie? Czyli nie popadasz ze skrajności w skrajność. Nie. Okej, Damianos, moi drodzy, dojechaliśmy. Moim gościem był Damian Janikowski. Pogadaliśmy sobie, 53 minutki nam strzeliły, jak z bicia strzelił. Damian, na początku nawet nie mówiłem tego, że mógł wykorzystać, tak jak to u wujaszka w furze się wykorzystuje, że jak na jakieś pytanie nie chce odpowiedzieć, to mówi pomidor. Tutaj nie było żadnych takich tematów tabu. Ja nigdy też nie próbuję być kontrowersyjny, tylko moich gości próbuję pokazywać z tej najlepszej strony i myślę, że Damiana z takiej właśnie pokazaliśmy. Bardzo Ci, Damianie, dziękuję za tą rozmowę. Było mi niezmiernie miło. Wiem, że jesteś busy guy i że dużo masz tego czasu zapracowanego i tam raz nam musieliśmy tą naszą nagrywkę przełożyć, ale się udało. Jutro jadę do Chrzanowa, do szefostwa. Zawiozę materiały, myślę, że będą bardzo usatysfakcjonowani. Nie wiem, czy widzimy się teraz w Gdańsku. Ja się wybieram na kres. Tak, widzimy się. No to tyle. Krzysztof Ferenc, Wujaszek Fericze. Pozdrawiamy z wujaszkowej fury, z auta zastępczego jeszcze. I tu jest właśnie informacja teraz do Was, że moja Hondzina została rozjebana, za przeproszeniem. Rozbiłem ją, sprzedałem. Miałem nie sprzedawać, ale sprzedałem. Nagrywamy na razie z takich kondomów, jak ja to mówię. Ale nie było tak źle. Nie, słuchajcie. Najważniejsze jest to, żeby auto jeździło. Żeby jeździło i żeby było o czym pogadać. Jest klima, jest okej. No i wszystko, to wszystko. Bardzo dziękuję. Damian Janikowski, reprezentant KSW. Siemano. I oczywiście Sport Definition. Pozdrowionka, cześć!